Szanowni Państwo, kadencja władz samorządowych dobiega końca. Wraz z Radą Miasta mamy poczucie obowiązku przedłożenia Państwu raportu z tego, co wspólnie w ciągu minionych 4 lat dokonaliśmy. Rada Miasta tej kadencji borykała się na początku z problemem zadłużenia miasta, a mimo to udało się podjąć różnego rodzaju działania i inwestycje służące rozwojowi naszego miasta. Staraliśmy się, aby miasto rozwijało się w sposób zrównoważony, aby inwestycje obejmowały wszystkie dzielnice miasta, aby dotyczyły mieszkańców w różnych grupach wiekowych, i dzieci, i młodzieży, i dorosłych obywateli, jak również seniorów. Staraliśmy się również, aby rozwój miasta dotyczył różnego rodzaju potrzeb i dziedzin zainteresowania, a więc edukacji, kultury, rozwoju sportu i turystyki. Tych działań było bardzo wiele. Jestem bardzo zadowolony z tego, że podjęliśmy działania w zakresie współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi, ze wspólnotami. To zaowocowało tym, że mogliśmy, działając wspólnie, dokonać znacznie więcej, jeśli chodzi szczególnie o chodniki, parkingi, place wokół miejsc zamieszkania. Zapraszam Państwa do obejrzenia materiału przygotowanego przez Kurier Pionkowski, który sam w sobie również jest osiągnięciem tej kadencji. Początkiem zmian w Pionkach była urna wyborcza, do której udało się 49% mieszkańców. W pierwszej turze wyborów wybrano 15 radnych. Po raz pierwszy głosowaliśmy w Pionkach w 15 okręgach jednomandatowych na konkretnych kandydatów, a nie na listy wyborcze. Tym samym większa radość wybranych członków Rady Miasta z otrzymanego mandatu radnego. W drugiej turze wyborów burmistrzem miasta został Romuald Zawodnik, który w pierwszej turze otrzymał 1725 głosów poparcia, a w drugiej 3584 głosy, wyprzedzając kontrkandydata o 610 głosów. Zadłużenie miasta na dzień 9 grudnia 2014 roku wynosiło 25 241 tysięcy. Obecnie na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 17 502 062 zł. W minionej kadencji zadłużenie miasta spadło o 7 738 937 zł. Od początku kadencji wpływy z tytułu podatku od nieruchomości systematycznie rosły. W 2014 roku wynosiły 8 548 694 zł. W 2017 roku to już 10 037 330 zł. W okresie minionej kadencji wzrosły o ponad 1 488 636 zł. Inwestycje zrealizowane od początku kadencji na terenie Pionek. Na ten cel pionkowski samorząd przeznaczył ponad 42 miliony złotych. Wybudowano nowe ulice. Zwycięstwa, Małkowskich, Leśną, Ogrodową, Sportową, Sikorskiego, Polną, Północną, Reja i Willową, Poziomkową, Moniuszki, drogę łączącą MOK z halą sportową. Na budowę i remont ulic miasto przeznaczyło 5 499 473 zł. Spółdzielnia mieszkaniowa oraz wspólnoty w budowę i modernizację dróg zainwestowały 54 395 zł. Firma Mesko S.A. PWKC Spółka z o.o. 119 195 zł. Dodatkowo przeprowadzono remonty cząstkowe ulic, konserwację dróg gruntowych oraz budowę i modernizację dróg wewnętrznych i dojazdowych. Na ten cel pionkowski samorząd w latach 2015-2018 przeznaczył 3 026 527 zł. W planach budowa i modernizacja ulic Fabrycznej na odcinku od ulicy Wspólnej do Polnej, Słowackiego i ulicy Plac Konstytucji 3 Maja, Kozienickiej oraz Wojewódzkiej Mickiewicza, drogi gminnej na odcinku od ulicy Leśnej do ulicy Kozienickiej, ulicy Armii Krajowej od ulicy Chemicznej do ulicy Augustowskiej, Alei Jagiellońskiej na odcinku od ulicy Leśnej do ulicy Chemicznej, tunel drogowy pod linią kolejową w pobliżu stacji PKP Pionki Główne, Aleje Lipowe i ulica Spokojna. Na budowę i modernizację tych ulic przygotowano kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 599 782 zł. W minionych latach powstało 5 nowych placów zabaw przy ulicy Kruczej, Brzozowej, Polnej, Staw Górny,
osiedle Nowa Kolonia, plac zabaw przy żłobku miejskim Wesoły Pajacyk, a także wyremontowano ogródek Jordanowski i skatepark. Dodatkowo wykonano dwie piaskownice przy ulicy Leśne 18 i Aleje Lipowe 2, 4 i 1. Łączna wartość inwestycji to 220 858 zł. Na ten cel pozyskano 43 721 zł z środków zewnętrznych Pionkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, wspólnot i firmy QFG. Chodniki, parkingi i place. Dzięki współpracy ze wspólnotami i spółdzielniami wykonano szereg remontów ciągów pieszych, parkingów i placy. Nowe inwestycje pojawiły się na obszarze całego miasta. Plac Konstytucji 3 Maja, PKP Pionki Zachodnie, chodniki przy ulicy Leśnej 25, 23, 9, 21 i 17, Polnej, Dębowej, Kozienickiej, Kozienickiej na odcinku od restauracji Adria do ulicy Mickiewicza oraz od ulicy Dębowej do Niepodległości dawnej 15 stycznia. Aleje Lipowe 17, 19, 9, 13, 15, 12, 30, 3 z parkingiem i drogą manewrową. Popiełuszki, ulicy Spokojnej 4, 6 i Parkowej. Mickiewicza 37, 43 wraz z nowymi miejscami postojowymi, 4, 47, 49, 55, 41, 53 i wzdłuż ogrodzenia szkolnego i ogródka Jordanowskiego. Radomskiej 1A, 1B wraz z parkingiem, Kochanowskiego na odcinku od ulicy Ściegiennego do ulicy Wspólnej oraz od ulicy Zwoleńskiej do skrzyżowania prowadzącego do ulicy Prusa. Niepodległości, Jordanowskiej 2, Szkolnej, Orzeszkowej po obu stronach wraz z dojściami do Biblioteki i Harcówek, Brzozowej, Jodłowej, Żeromskiego 1, Zakładowej 8 wraz z drogą manewrową i parkingiem, Żeromskiego 6 z parkingiem i drogą manewrową, parking przy drodze wewnętrznej prowadzącej do Powiatowego Urzędu Pracy, parking przy PSP nr 5, plac pod trybunami przy PSP nr 1. Budowa i remont chodników, parkingów oraz placów kosztowała 2 185 883 zł. Z budżetu miasto zapłaciło 1 881 057 zł. Natomiast wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie 304 826 zł. Oświetlenie ulic. Zakupiono i zamontowano 93 sztuki opraw oświetleniowych LED przy ulicach. Aleja Jana Pawła II, Słowackiego, Sienkiewicza, Fabrycznej, Leśnej. Zakupiono i zamontowano również 31 nowych słupów oświetleniowych przy ulicach Świerkowej, Wiśniowej, Wspólnej, Królowej Świętej Jadwigi, Leśnej, Dębowej, Kościuszki i Okulickiego, Aleje Lipowe 3 i 5. Wybudowano linie elektroenergetyczne przy bocznej uliczce do ulicy Wspólnej oraz bocznej do ulicy Leśnej. Wykonano oświetlenie przejścia dla pieszych pomiędzy osiedlem mieszkaniowym przy ulicy Mickiewicza a budynkiem MOPS-u przy ulicy Leśnej. Dokonano remontu słupów oświetleniowych przy ulicy Sienkiewicza, Wspólnej i Fabrycznej, a także wykonano oświetlenie kortów tenisowych przy ulicy Targowej. Dodatkowo uruchomiono oświetlenie na terenie dawnego zakładu Pronit przy bazie MZUK i przy bramie głównej. Łączny koszt tych inwestycji to 373 403 zł. Inne inwestycje zrealizowane w kadencji 2014-2018. Remont instalacji elektrycznej oraz punkt obsługi klienta w Urzędzie Miasta, elewacja żłobka miejskiego, pokrycie dachowe w budynku Legionówki, ogrodzenie w przytulisku dla bezdomnych zwierząt, tabliczki informacyjne ulic, sensory powietrza, pojemniki na odpady, rozbiórka wraku amfiteatru Wenecja, zakup i montaż nowych okien w budynku byłego gimnazjum nr 2, remont pokrycia dachowego budynków przy ulicy Polnej i Jordanowskiej 1, środowiskowy dom samopomocy, remont tarasu zewnętrznego przy budynku warsztatów terapii zajęciowej, remont pomieszczeń w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej, ocieplenie więźby dachowej w Urzędzie Miasta, stworzenie pomieszczeń gospodarczo-magazynowych na poddaszu, wykonanie ogrodzenia terenu internatu przy ulicy Sportowej, wiata przystankowa, wykonanie budowy ogrodzenia PSP nr 1 w Pionkach, wymiana dachu na budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, archiwum, zaadaptowanie pomieszczeń oraz umeblowanie, słupy ogłoszeniowe, ogrodzenie stadionu przy ulicy Sportowej, zakup instrumentów dla szkoły muzycznej. Łączna kwota tych inwestycji to 879 832 zł. Zadania te zostały w pełni zrealizowane przez pionkowski samorząd. Dbanie o ekologię kosztuje i to nie mało. Wywóz śmieci, zwłaszcza tych niesegregowanych, pochłania ogromne środki finansowe.
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miasto Pionki w 2015 roku kosztował 761 099 zł, w 2016 roku 726 tysięcy, w 2017 715 tysięcy, natomiast w 2018 i 2019 1 890 tysięcy. Zakupiono 118 sztuk pojemników na odpady, 40 sztuk zgniataczy za kwotę 51 030 zł. W Pionkach powstał punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w którym mieszkańcy miasta w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami mogą nieodpłatnie zostawić wytwarzane i wysegregowane przez siebie selektywnie zebrane odpady. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w wysokości prawie 432 tysięcy zł. Z budżetu gminy Miasto Pionki na ten cel przeznaczono ponad 177 tysięcy zł. Wartość całego projektu to blisko 608 tysięcy zł. Łącznie przez okres minionej kadencji miasto na odbiór i transport odpadów komunalnych przeznaczyło 4 092 099 zł. Cmentarz komunalny. Budowa cmentarza komunalnego w Pionkach to priorytetowe zadanie obecnej władzy samorządowej. Miejsca grzebalne na lokalnych cmentarzach kończą się, a budżet pionkowskiej parafii nie pozwala na realizację tego projektu. Pionkowski samorząd podjął się realizacji tej trudnej i kosztownej inwestycji. Aby rozpocząć pierwsze pochówki na nowym cmentarzu, miasto zainwestowało już 2 334 754 zł. Obecnie zakończyły się już prace przygotowawcze, które polegały m.in. na przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji, pozyskaniu pozwoleń i opracowaniu projektów. Dodatkowo przygotowano teren pod budowę, wycięto drzewa, wykarczowano pnie oraz nawieziono nową warstwę ziemi. Niwelacja terenu wyniosła 1 044 019 zł. Spółka PWKC uzbroiła teren w kanalizację sanitarną, deszczową i wodociągową. Koszt tego zadania to 796 338 zł. Przygotowanych zostało 36 prefabrykowanych miejsc do pochówku za kwotę 93 125 zł. Wykonano ciągi jezdno-piesze na terenie nekropolii, a także ogrodzenie i bramę za kwotę 29 572 zł. Podpisane zostały umowy na wykonanie murów oporowych, schodów i pochylni oraz ogrodzenie terenu. Pierwszy etap, budowa cmentarza, obejmuje zagospodarowanie obszaru 1 hektara. Natomiast docelowa powierzchnia zaplanowana to blisko 3 hektary, która zapewni pochówki na najbliższe kilkadziesiąt lat.